Witam serdecznie Wysoką Radę, pana burmistrza, panią skarbnik, tego pana sołtysa i drugiego pana sołtysa radnego, tak? Gdyby było, że zapomniałam, albo się pomyliłam. Kierownicy jednostek, ale nie ma, nie widzę nikogo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że uczestniczy 15 radnych, czyli pełny skład. W związku z tym Rada może podejmować prawomocną decyzję i proponuję Państwu następujący porządek obrad. Sesji przedstawienie porządku obrad czwartej sesji Rady Ustawicznej. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji, które odbyło się z 14 grudnia 2018 roku. Informacja o niższej działalności między sesjami. Wnioski, interpelacje i zapytania. Podjęcie uchwał z uchwałami uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok. W sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przeprowadzenie wyczerpania wieczystego gruntu zabudowanego na mieszkaniowe prawa własności tych gruntów oraz sprawy różne. Kto z Państwa radnych jest za przedstawianym porządkiem obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Cała Rada jest za przyjętym porządkiem obrad. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miasta i Gminy Wentworth od 14 grudnia 2018 roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Radna Bielat się wstrzymała. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z trzeciej sesji Rady Miasta i Gminy będzie został przyjęty jednogłośnie. I proszę Państwa o wyłączenie bądź ciszenie swoich telefonów, bo już gdzieś coś komuś gra. Chyba że to gra na korytarzu. Nie, to w Polsce komuś. To u mnie w kieszeni. Przyznaję się. Aha, dobrze. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. Informacja burmistrza miasta i gminy o działalności między sesjami. Proszę pana burmistrza o przedstawienie informacji państwa o wysłuchaniu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, od poprzedniej sesji zdarzyły się następujące rzeczy. W poniedziałek 17 grudnia byłem pana marszałka Krzymowskiego, to jest wicemarszałek w Sejmiku Wojewódzkim. Rozmawiamy na temat możliwości przedłużenia projektów, a także i współpracy tutaj między gminą a urzędem marszałkowskim. Po południu o godzinie 4 odbyło się spotkanie dotyczące projektów oświetlenia, które są robione. To się ciągnie dość długo niestety, ale tak to jest z projektantami obecnie. 18 grudnia odbyły się jasełka w przedszkolu. Ja byłem, spotkałem się z pełnomocnikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Gronicy w sprawie dwóch sprawach tak naprawdę. Pierwsza sprawa to była kanalizacja w Bystrzycy. Ustaliliśmy, co tam jeszcze musimy dosłać, zrobić, żebyśmy mogli już odzyskować te środki. No i druga rzecz to była kwestia możliwości wydania albumu. Dofinansowanie to jest 80-90%. Ustaliliśmy, że będziemy w tym kierunku szli. Jedna z naszych pracowników już pracownik działa w tym zakresie, żebyśmy mogli taki album w przyszłym roku wydać. Przepraszam. W tym samym dniu przyjechał do mnie, odwiedzili mnie panowie komendant powiatowej policji, przywiózł swojego zastępcę nowego. Państwo już pewno wiecie, że nowym zastępcą komendanta powiatowego policji w Ruchu Śląskim jest pan Wojtek Czafurski. Duża część z Państwa i Wojtka zna. On tutaj przez wiele lat u nas pracował. Myślę, że to jest bardzo dobry wybór, bo też człowiek z doświadczeniem, który przeszedł przez wszystkie szczeble policyjnego zawodu. W środę 19 grudnia byłem w konserwatorze zabytków, rozmawiałem na temat zamku i możliwości budowy na zamku małej szopki, która byłaby miejscem, gdzie małego rodzaju jakiegoś budynku drewnianego, który pozwalałby na to, żeby przewodnicy, którzy w tej chwili oprowadzają wycieczki po zamku, żeby mieli swoje miejsce. Doszliśmy do pewnych wniosków, ustaliliśmy, że już formę samego tego budyneczku, który ma powstać. W tym samym dniu był u nas, u mnie pan, było spotkanie z panem Łukaszem Durkę, to jest właściciel
samochodów, bodajże samochodowych, które przewozy wykonuje na naszym terenie, z którym spotkanie zostało, odbyło się na temat właśnie już konkretów dotyczących tego dodatkowego połączenia między Wleniem a Główkiem poprzez Marczów w Przeździece. Ustaliliśmy też, które są tu ważne. Z dużą przyjemnością muszę Państwa poinformować, że kolejna Wigilia dla potrzebujących odbyła się z bardzo dużym zainteresowaniem. Z roku na rok coraz więcej osób przychodzi i co cieszy, przychodzą także osoby, już nie tylko te, które nadużywają alkoholu, czasami czują się odrzucone, ale też i osoby samotne, które się pojawiły. Także rozwija się ta sytuacja. 20 grudnia, myślę, że najważniejszym spotkaniem było spotkanie dotyczące Memoriału Futra, ponieważ istnieje pewien problem związany z tą imprezą. Problem polega na tym, że trasa każdej z takich imprez musi mieć atest. A atest naszej trasy jest związany z określonym przebiegiem tej trasy, a w przyszłym roku niestety przez rynek ta trasa nie będzie mogła przebiegać ze względu na roboty, które są wykonywane. No i musimy już zacząć dzisiaj rozmawiać na temat, jak z tym problemem sobie poradzić. Wstępnie też został ustalony termin. Termin został ustalony po konsultacjach z biegaczami naszymi tutaj lokalnymi, z panem Jankiem Jaśkiewiczem, czyli z grupami, którzy na tym się znają, żeby można było tą imprezę po prostu kontynuować. W piątek, 21 grudnia, odbyło się spotkanie w Radomicach. Tam jest taka droga, przy której ma zamiar się kilka osób budować, w związku z tym będziemy musieli jako gmina tę drogę zrobić, przynajmniej w formie takiej szutrowej. Ustaliliśmy pewne działania mieszkańców, mówiliśmy, że w przyszłym roku z początkiem rozpoczniemy działania geodezyjne, bo najpierw geodeta musi tą drogę wyznaczyć i potwierdzić przebieg drogi, po czym przystąpimy do takich działań, które spowodują, że po tej drodze będzie można, po tej drodze będzie można jeździć. Tego samego dnia spotkaliśmy się z potencjalnym wykonawcą projektu. Pojawił się projekt dotyczący możliwości wymiany pieców na inne, ale na bardzo fajnych zasadach, plus możliwość zrobienia termomodernizacji w budynkach jednorodzinnych. Ten projekt można było skierować na wieś, z tym, że po rozmowach z wykonawcą projektu, ale także po rozmowach z ZIF-em, z Urzędem Marszałkowskim, okazało się, że to jest taka sytuacja, że musi być jeden operator, który ten projekt wykona, czyli mogłaby to być gmina Wleń, ale mam za mały potencjał, żeby dla całego ZIF-u Jeleniogórskiego robić projekt. No i teraz czekamy na, jeżeli się nie wyłoni taki operator, to my jako gmina dla naszych mieszkańców wtedy będziemy mieli szansę przygotowania takiego projektu. No i tam kwota jest do 35 tysięcy i to jest wymiana pieca plus elementy termomodernizacyjne, ale jeżeli będziemy robić ten projekt, jeżeli będzie to przygotowane, na pewno poinformujemy wszystkich zainteresowanych. Tym bardziej, że to troszeczkę jest takie, projekt jest fajny, bo wychodzi poza samo miasto, a do tej pory mieliśmy projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne skierowane tylko do miasta i tylko na wspólnoty mieszkaniowe, w związku z tym byłaby to troszkę taka odmiana i myślę, że to wyrównanie szans innych osób na to, żeby mogły skorzystać z takich projektów. W piątek także odbyły się SL-ka i Wigilia w szkole. Muszę powiedzieć, że jak zwykle naprawdę bardzo wysoki poziom, bardzo wzruszająca impreza i zachęcam do tego, żeby pojawiać się na tych imprezach organizowanych przez szkołę, bo zaangażowanie i rodziców, i nauczycieli, i samych uczniów jest naprawdę bardzo wysokie. Warto to po prostu zobaczyć. Potem mieliśmy święta, no i teraz tutaj już w zasadzie jesteśmy przy dzisiejszym dniu. Dzisiaj jeszcze po południu odbędą się komisje na uzyskanie, które będą dotyczyły się uzyskania stopnia
zawodowego nauczyciela mianowanego przez nauczycieli naszej szkoły. Dwójka nauczycieli o to się stara. W międzyczasie kolejne uzgodnienia, jeżeli chodzi o kwestię rynku. Jak Państwo widzieli, na rynku dalsze prace stanęły do czasu nowego roku. Tę informację też podałem w internecie. Od nowego roku prace ruszą dalej. Z tego co rozmawiałem, też będzie parę osób potrzebnych do pracy. Też jak ktoś tam ma osobę, która chciałaby na miejscu pracować, to warto podać informację, że mogą się zgłosić do firmy, która będzie prowadziła te roboty. No i było pytanie o świetlice. W świetlicach, jeżeli chodzi o Radomice i Błyszczyce, musimy uzupełnić jeszcze jedną tabelę dotyczącą fotowoltaiki, bo tam na tych świetlicach mają być panele fotowoltaiczne, dlatego też to musimy zrobić. No myślę, że tyle. Czy Państwo mają pytania jeszcze? Pani Przewodnicząca i Panie Burmistrzu, chciałbym na kolejnej sesji Pani Dyrektor Oksi tu przedstawiła nam sprawozdanie z działalności właśnie Oksi. Żeby nam przedstawiła wszystkim tutaj radę. Jakie koszta, jakie ile jest zatrudnionych, na co były wydawane pieniądze. Także to bym prosił, żeby było. Chciałbym do następnej sesji. Takie na pewno jest przedstawiane i pani dyrektor przygotuje, to myślę, że... Znaczy ja mam prośbę, żeby nie robić tego na następnej sesji, bo następna sesja prawdopodobnie będzie sesją budżetową i to głównie będzie poświęcona budżetowi i w związku z tym... a myślę, że może w miesiącu sesję poświęcić wtedy, bo możemy, jeżeli rada jest skłonna do tego, żeby tak zrobić, to potem... Zakończy się rok i myślę, że takie sprawozdanie byłoby... Ale sprawozdania, panie radny, zawsze są robione, przedstawiane i to różne są sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa w określonym terminie dotyczącym działalności szkoły, w określonym terminie dotyczącym ośrodka kultury, także w określonym terminie. Ja zresztą szereg zmian chciałbym dokonać, począwszy od tego, że chciałbym, żeby wreszcie zmienić tą poszkolną nazwę z OCIP-u na Dom Kultury, bo to też jest rzecz taka, że wszyscy się pytają, co to ten OCIP oznacza i za każdym razem tłumaczenie się, że to Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, to jest takie trochę bez sensu. Dom Kultury może zajmować się także elementami sportowymi, nie ma żadnego problemu. Czyli ty kiedy takiego sprawozdania możemy... Uzgodnimy termin, panie radny, tak. I poinformujemy pana, bo już to nie będzie jakiś odległy termin, tak, że tutaj mówię, że z panią przewodniczącą uzgodni, pani przewodnicząca ustali taki termin, będzie najprostszy i wtedy pan zostanie poinformowany. A jeszcze a propos wniosków, ja mam do państwa taką prośbę, ażeby nie umykały rzeczy, o których rozmawiamy tutaj, proszę Państwa, zostaną przygotowane takie wnioski, druki po prostu i każdy z Państwa, jeżeli będzie miał jakiś wniosek, interpelację, aby to było na piśmie, bo po prostu nie za, no rzeczy mówione umykają, a jednak na piśmie rzecz zostaje i wtedy można się do niej odnieść. Przepraszam, drugą uwagę mam, bo pan, jeszcze jest drugie uzasadnienie tego. Czasami to, co jest powiedziane, jest inaczej interpretowane. Jak jest napisane, ta interpretacja jest prostsza, bo można zadzwonić, po prostu pytać się o tą interpretację. Natomiast jeszcze jeden pomysł mam, jeżeli chodzi o Ośrodek Kultury, to tak przy okazji już tego chciałbym, żeby powstała Rada Programowa do Ośrodka Kultury i myślę, że takie ciało byłoby w części społecznej, w części z Rady powoływane, tak żeby każdy z... żeby seniorzy mieli jakieś słowo swoje, żeby młodzież miała swoje jakieś słowo, żeby po prostu ta rada programowa mogła też wskazywać pani dyrektor, w jakim kierunku powinna ta działalność się odbywać. Jestem jak najbardziej za. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa radnych chciałby, pan radny Cieślak, proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie tych obligacji, które uchwaliliśmy na poprzedniej radzie. Czy pieniądze pozyskane ze sprzedaży tych obligacji, one mają konkretny cel, czy po prostu będą tylko, żeby zamknąć niektóre dziury w budżecie? Nie. Pieniądze z obligacji zawsze są skierowane na inwestycje, są wkładem własnym do inwestycji lub też w części mogą być przeznaczone na spłatę tych
zobowiązań długoterminowych, czyli tego zadłużenia, które było. To są tylko te dwa cele, żadnych innych celów. Te obligacje w tej chwili mają konkretną jakąś inwestycję na celu, czy...? Tak, w tej chwili prowadzimy kilka inwestycji. Kończymy termomodernizację wspólnot mieszkaniowych, budynków wspólnot mieszkaniowych, ale to wszystko przechodzi przez budżet gminy. Chcemy zrealizować rewitalizację wspólnot mieszkaniowych, chociaż z tym to jest duży problem, tak jak Państwu mówiłem, bo jest brakuje firm na rynku i w związku z tym te ceny, które są cenami zaporowymi. Spółki nie chcą się godzić na takie wysokie koszty, trudno się też im dziwić, no bo ich same wpłaty potem będą też, jeżeli chodzi o spłatę w części tego kredytu, bo dofinansowanie tam jest 85%. Następny to jest płyta rynku plus 3 budynki. To kwota tego zadania to jest 8 milionów złotych. Kończymy budowę urządzeń fotowoltaicznych na budynku użyteczności publicznej, to jest kwota 1 200 000 złotych. Chcemy budować, skończyć tą właśnie kanalizację w Bystrzycy, no to jest kwota po 3 milionów złotych. Z tych planów najświeższych i tych, które mają być zrealizowane. No i mamy dwie świetlice do zbudowania i to jest kwota około 1,5 miliona złotych. Także no, potrzebujemy wkład własny i bez tego wkładu własnego w takiej inwestycji nie jesteśmy w stanie zrealizować. No i to jest na cele inwestycyjne. Czyli na wkład własny do tak. Tego, co dostaniemy gdzieś tam od wyższych instancji. Tak. Dobrze, dziękuję. Ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Czy Pan Sobus chciałby zabrać głos? Skoro nie ma, w takim razie przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały. Pierwsza uchwała to jest uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta gminy na 2018 rok. Komisja budżetowa wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały. Jeżeli są jakieś pytania, tutaj to Pani Skarbnik udzieli informacji. Skoro nie ma, w takim razie poddaję do głosowania przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta gminy na 2018 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Cała Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. I druga uchwała w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa a użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na celu mieszkaniowych praw własności tych gruntów. Tutaj komisja również wydała pozytywną opinię. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Jest Pani skarbnik, jest Pan burmistrz. Pan radny, proszę. Chciałbym tylko zapytać, jak to wyglądało poprzednio? Jak te skarby się w tym momencie pozmieniały? Jeżeli chodzi o wpływy do budżetu użytkowania wieczystego, są to nieduże wpływy, tylko rocznie w granicach 5 000 złotych. Samych użytkowników wieczystych wszystkich jest około 240. Ale samych działek do przekształcenia jest troszeczkę mniej, dlatego że tam, gdzie jest wspólnota mieszkaniowa, jest budynek, jest grunt w użytkowaniu wieczystym, ale współwłaścicieli jest na przykład 5-10. My mówimy o tych wszystkich współwłaścicielach, to jest około 240 osób. I ta, wcześniej też była możliwość przekształcenia. Wiele osób z tego skorzystało, ale były to lata wcześniejsze. 4-5 lat temu była taka duża akcja i polegało to na tym, że wyceniało się, wpływał wniosek od współwłaściciela albo od wspólnoty mieszkaniowej, wyceniało się grunt, obliczało się kwotę, za jaką uwzględniając dotychczasowe opłaty za użytkowanie. No i można było też nie były to duże kwoty za te przekształcenie. Za te kwoty, które tutaj są podane procentowe, to do tej pory wyglądało tak samo? Nie. Bonifikat do tej pory nie było. Bonifikaty wynikają z ustawy, która została przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, która mówi o tym, że użytkowanie wieczyste w ciągu następnych kilku lat ma być całe zamienione we własność. W związku z tym przyjęto, że można, że Rada Gminy może ustanowić bonifikaty w ramach tego i że te bonifikaty mają swoje też i widełki, które my możemy zastosować. Propozycja taka jest, jak widać. Szanowni Państwo, przychodów z tego na pewno nie będziemy mieli, koszty wykonania tych wszystkich czynności
które tutaj są przy takim rozdrobnieniu, no proszę policzyć sobie, to jest 200 osób, a koszty to jest, a w przypadku to jest 5000 zł. Czyli wychodzi na 625 zł za użytkowanie wieczyste na osobę, czyli jak zostanie bonifikata jeszcze 60%, no to z tego zostanie 10 zł za opłatę. No takie są realia. No ale no pewno jeszcze będziemy musieli urealnić kwotę, no bo będzie musiała zostać dokonana wycena i to będzie miał największy ból, bo koszt wyceny no to już jest koszt. Ale koszt wyceny możliwy na tym momencie? Nie wiem. Szczerze mówiąc, myślę, że to chyba użytkownik, ale nie jestem pewien, nie chcę kłamać tutaj, że nie. Dziękuję. Skoro nie ma pytań, to zdaję do głosowania przyjęciu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia pożyczki od uchwały za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu sprawy również. Tutaj Pan Burmistrz otrzymał pismo, które zostało przekierowane do Rady. Jest to pismo Pana Radnego Drala. I przeczytam Państwu ten wniosek na podstawie artykułu 52 Statutu Miasta Gminy Wrań. Samogotujące garnki, magiczne patelnie, cudowne kody, czarodziejskie balsamy czy boskie wisiorki, które uleczą wszelkie choroby. Na tego typu pokazy zakupy organizowane w pomieszczeniach gminnych jednostek zapraszani są mieszkańcy Wrania. Niestety nie każdy z nich jest w pełni świadom konsekwencji udziału w takich prezentacjach i konsekwencji przyjęcia prezentów. Ludzie zaślepieni sztuczkami handlowców dają się namówić na zakupy, później otrzymują pokaźne rachunki, których nie są w stanie spłacać i popadają w długi. Z przykrością potwierdzam to, co zauważają mieszkańcy i ślepe, do tego przykłada gmina Wrań, która w oczach niektórych mieszkańców poprzez wynajmowanie pomieszczeń świadczy wizerunkiem urzędu za jakość produktów i uczciwość tych handlowców. Szanowny Panie Burmistrzu, w imieniu własnym i naszych wyborców zwracam się do Pana z prośbą o zajęcie zdecydowanego stanowiska i przychylenie się do prośby mieszkańców, aby nie wynajmować pomieszczeń będących w osobach gminnych jednostek na tego typu działalność w podpisie Marek Dan. Prosiłbym Szanowną Radę o stanowisko w tym zakresie. Chciałbym, żeby to było stanowisko Rady. Ja się do niego oczywiście dostosuję. Kto z Państwa chciałby się wypowiedzieć w tym temacie? Niekoniecznie na tej sesji, ale do przemyślenia na... Sprawę proszę skierować do komisji odpowiedniej. Dobrze, na wspomnienie do komisji. Tak. Szanowni Państwo, nasi strażacy przez wiele miesięcy, powiedziałbym, że nawet wielu lat, dowozili wodę do osób, które potrzebowały. I teraz musimy powoli zacząć wycofywać się z tego, z jakiego powodu. Z tego powodu, że dowóz wody musi mieć tylko formę doraźną. Może mieć tylko formę doraźną i ma być formą pomocy do momentu, kiedy osoby, które tą wodę mają dołożoną, nie poradzą sobie z problemem wody, czy nie wywiercą studni. Natomiast niestety muszę z przykrością stwierdzić, że jest to mocno nadużywane. Czasami się zdarzają osoby, które chcą, żeby wodę na budowę przywieźć albo wodę do pojenia bydła. Nie może być takiej sytuacji, żeby woda była dowożona do celów gospodarczych, do celów tego typu. I druga sprawa, nie może to trwać w nieskończoność. Dlatego też będziemy dowozić jeszcze wodę do marca tego roku. W tym czasie jasno też pójdzie informacja, że po tym okresie czasu tylko wyjątkowe sytuacje, bo są takie miejsca, gdzie ludzie na przykład próbują trzeci raz już wiercić studnie i tej wody nie mają. My to jak najbardziej rozumiemy, ale też po prostu czas nadużywania też ich czasami tych tej pracy strażaków też już minął. Nie można tego przedłużać bardziej. W sytuacjach takich, kiedy ktoś będzie chciał zakupić wodę, niestety będziemy także wliczali koszty i czasu pracy, i koszty paliwa, bo no, myślę, że głównym problemem to nadużywanie się wzięło stąd, że tak naprawdę ten koszt dla osoby, która ubiegała się tą wodę, to był koszt samej wody, czyli te 13,50 za 3,5 m3, to naprawdę było śmieszne pieniądze.
Dlatego też jesteśmy po opadach, można łapać deszczówkę, można do celów bytowych także używać, posiłkować się tym. Ludzie muszą troszeczkę też zrozumieć, że jeżeli nie są abonentami naszej spółki, która zajmuje się kwestiami wody, to mają spółkę, muszą zadbać o swój interes w tym zakresie. No i tyle. Dlatego bardzo proszę też o rozmowę z mieszkańcami, o wyjaśnianie im tego problemu. My nie uciekamy od dowożenia wody, ale w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, kiedy rzeczywiście mimo starań osób, które starają się o to, żeby mieć na studnie tej wody, nie mogą znaleźć, no to powiem, to są uzasadnione albo inne przypadki osoby. Natomiast w innych przypadkach od marca definitywnie nie będziemy już w ogóle dowozić. Teraz jeszcze przez ten okres czasu dowozimy wyjątkowych sytuacjach, takie, które się tutaj pojawiają. A jest to jakoś kontrolowane, kto bierze tą wodę z hydrantów? Bo przyznam szczerze, że widziałem, że to prywatne osoby. Ja mogę odpowiedzieć, no, bo to nawet sam płacą za wodę. Oni płacą za wodę w Iserach i wtedy podjeżdżają pod hydrant i nabierają na przykład tyle, co potrzebują. A też chodzi jeszcze, dodam do tego dowożenia wody, to będziemy tą wodę dowozić raz na tydzień czy raz na dwa. Już nie będzie tak teraz, że ktoś przychodzi, od razu płaci i straż wyjeżdża godzina 17 i jeździ do 22, bo tam mamy swoje życie, strażacy mają swoje życie, no i to są koszta. Koszta i dwa tygodnie też pada i można sobie jakoś śledztwo poradzić niż tylko samochód za 13,90 zamówić. No niestety też i zamiast spotykać się z takimi osobami, które no, rozumieją, że to jest tak naprawdę dla nich pomoc i przysługa, to często jeszcze z roszczeniami napotykają strażacy, a to już jest jak mówią niedopuszczalne, bo brak tej świadomości, że to wszystko kosztuje, że to jest kosztem także i zdrowia i życia właśnie naszych strażaków, już w ogóle tam jest jakieś nieporozumienie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Pan radny, bardzo proszę. Jeśli już jesteśmy przy temacie wody, to tak jak ostatnio było spotkanie z panem burmistrzem w Pilchowicach, połowa osób się wycofała z tego, ale dwie rodziny zakupiły liczniki i chciałyby, żeby podpisać tą umowę z tymi zerami. Ale nie będzie możliwe, ja mówię na tym spotkaniu. To jest taka sytuacja. W gminie Dłoni mamy kilka ujęć, których tak naprawdę to nigdy nie były wodociągami publicznymi. Osoby, które są do tych wodociągów podłączone, czy do tych sieci, trudno to nazwać, same dbały o to i do tej pory i wręcz broniły się przed tym, żeby gmina to przejęła. Nie ma możliwości wydzielenia z tych wodociągów, z tych sieci dwóch osób i liczenia odpowiednich pieniędzy. Tam, ja to mówiłem, jest możliwość taka, że albo gmina przejmie wszystkich, albo nie przejmie nikogo. Niestety to jest taka zasada. Ja się boję, że w latach teraz znowu się pojawi problem z wodą i znowu będzie ten sam problem, ale ja niestety już w ten sposób nie zareaguję, bo to albo się decydujemy i faktycznie poważnie traktujemy sprawę, albo to jest takie ciąganie w jedną stronę, w drugą stronę. I problem wody na pewno będzie jeden z większych problemów, bo na przykład obserwując Klecze, w tej chwili dokonaliśmy remontu pozostałej części wodociągu tego w Kleczy, także już jest nowa ruga praktycznie w każdym miejscu, ale dopływ wody nie ma. I mimo, że w Kleczy to ujęcie jest powierzchniowe, a wody spadło ostatnimi czasy dość dużo, to i tak tej wody tam jest za mało na to, żeby zasilić ten wodociąg. Będzie trzeba podjąć decyzję o wierceniu tam studni, tak żeby zaspokoić te potrzeby mieszkańców. No, na Tarczynie, no, tutaj dobra informacja jest, że na Tarczynie studnia, która jest koło pana Darta Nalejki, jednak ma wodę dobrej jakości, w związku z tym tam kwestia postawienia hydrofobu i podłączenia do sieci, które nie powinno być zbyt drogie, to działanie to daje możliwość zasilenia na Tarczyna odpowiedniej jakości wodą głębinową, także tu problem. Teraz największy problem, to już Państwu mówiłem, to jest wieś Łupki, gdzie mimo, że strumyk jest, że leżą w dole i że zaraz za łukami jest piękne źródełko, z którego pół okolicy bierze wodę, to w samych łukach wody nie ma. I cudni, mimo że niektórzy pogłębiali swoje studnie i tak do wody nie mają dostępu, dlatego tam myślę, że to jest najbardziej najgorsza sytuacja. No cóż, problemy te będziemy musieli rozwiązać. Chciałbym powiedzieć, że na ulicy Lipowej nie świeci cały ciąg lamp już od dłuższego czasu.
Tam jest dojście do przystanku, także proszę na to zwrócić uwagę. Jasne. Te lampy jeszcze także w Maczowie, żeśmy właśnie ponaprawiali, więc teraz sobie to na niego. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Skoro nie, to w związku z tym okończy się rok. Dziękuję Państwu radnym za cały rok, który tylko za chwilę współpracy. Życzę Państwu w przyszłym roku przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, odporności na krucie, bo niestety tak to jest. Czyli dużego parasola. Dużego parasola, tak. Życzę Państwu prawnych decyzji. No i wszystkiego dobrego. Spotkamy się za rok. Dziękujemy za jego. Ja chciałbym Państwa dołączyć do życzeń Pani Przewodniczącej, ponieważ to tak bardzo szerokie, to ja Wam życzę jeszcze dużo zdrowia i wspaniałego Sylwestra i do zobaczenia w przyszłym roku, a zapraszam do zostania na parę minut po sesji. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia mamy w sesji Rady Miasta i Gminy Zwoń i tak jak Pan powiedział.